Zamierza pan to, nie wiem, zgłosić na policję, do prokuratury? Tak, będziemy to zgłaszać, oczywiście. Jak to lider Konfederacji, pan Winnicki, uzgadniał z panem Dworczykiem, jak się ma Konfederacja zachowywać, tak, żeby dobrze było partii rządzącej. Puszczą nas na każdą wojnę. Podpiszą najgorsze z możliwych umów międzynarodowych. Ukraińcy będą mieli pretensje do Polaków za to, że ich oszukali i wysłali na pola minowe. Ukraińcy zrozumieli, że zostali popchnięci przez Zachód do krwawej łaźni. To nie jest kolejna partia polityczna. To ruch, który próbuje zmienić zasady gry. W świecie, gdzie media milczą o setkach inicjatyw, a władza zdaje się ignorować głos obywateli, nasz rozmówca stawia pytania, na które wielu chciałoby usłyszeć odpowiedź. Czy rzeczywiście istnieją siły, które próbują utrudnić jego działania? Jak powinny wyglądać relacje Polski z Ukrainą, Białorusią oraz Rosją? Przygotujcie się na wywiad, którego nie zobaczycie w telewizji. Szanowni Państwo, przed Wami człowiek, który nie boi się mówić tego, co ma na myśli, szczerze i bez owijania w bawełnę. Maciej Maciak. Przede wszystkim trzymamy się poprawnej formuły. Ruch to ruch, partia to partia. Ja wiem, że są partie, które się ponazywały ruchem. To jest to kłamstwo założycielskie, no bo wielu czuje odrazę do słowa partia, no i ci ludzie, jak domyślam się, właśnie dlatego nazywają partię ruchami. My jesteśmy prawdziwym ruchem. Na dodatek wybraliśmy formułę ruchu tylko ogłoszonego. Są dwie formuły ruchów. Ruch rejestrowany, to na przykład stowarzyszenie, i ruch ogłoszony. Ruch ogłoszony to gwarancja dla nas, że źli politycy nie będą w stanie przeprowadzić jakichś niecnych działań na nas, grupie obywateli. My nie mamy skarbników, zarządów, numerów kont, nie idziemy do władzy, do polityki po pieniądze. My już dziś na tym etapie udowadniamy, że jesteśmy czyści, że chodzi nam o zmiany w naszym życiu, a nie o jakieś tam pieniądze. Ja już w trakcie tej kampanii miałem kilka rozmów, żeby tam wspomóc jakąś partię, która się zarejestrowała, nawet jedna jako ruch, no bo wie pan, panie Maćku, jak przekroczymy 3%, to dostaniemy subwencję. No to trochę słabe, prawda? No być może, że niektórzy właśnie z tego względu zakładają komitety. No to są głównie partie, bo subwencje są dla partii. No, ale mówi pan właśnie, że nie potrzebuje pieniędzy, bo ma pan tysiące sympatyków, wolontariuszy, którzy rozpowszechniają pańskie idee czy pański ruch w internecie i na ulicach. Ale jak pan w ogóle rekrutuje takich ludzi? Czy jest jakaś weryfikacja ich? Czy nie boi się pan, że będą jacyś prowokatorzy? Musimy sobie wierzyć. Każdemu trzeba dać szansę. Najwyżej tę szansę zmarnuje. Oczywiście, że mieliśmy iluś dziwnych ludzi, których trzeba było odsunąć z naszego środowiska. No, można się pomylić raz, tak, popełnić błąd drugi raz, no ale jak już ktoś trzeci raz się dziwnie zachowuje, no to wtedy się po prostu takiego człowieka usuwa, analizujemy, w jaką stronę zmierza. I w kilku przypadkach okazało się, że rzeczywiście byli ludzie, którzy deklarowali nasz wspólny cel, a działali przeciwko nam, czyli przeciwko społeczeństwu, bo powtarzam, my jesteśmy grupą obywateli. Może pan podać jakiś konkretny przykład takiej osoby, jak to wyglądało? Mógłbym o nich mówić z nazwiska nawet, bo dowody są na to. No, była jedna osoba w jednym z województw, która przeze mnie została tak desygnowana, żeby być takim jakby szefem wojewódzkim, a coś się jej stało, że otwartym tekstem powiedziała, że ona przejmuje ruch, tak? Ona przejmuje ruch. No więc no, przykro mi bardzo, no, musieliśmy się rozstać. Niech sobie przejmuje coś, co najpierw zbuduje, tak? A nie kradzionym się, jak ten przykład pokazał, nie naje. Więc tu się nie najadł, musiał odejść. Druga osoba to była taka, znaczy tych osób było kilka. To tylko powtarzam, ja potrzebuję twardego dowodu. No samo podejrzenie nie wystarczy. Druga osoba to była taka, która zaczęła rozpowszechniać fejki wśród naszych uczestników z jakiegoś okręgu. Zachowywała się pewnie, profesjonalnie.
że RODO, że podpisy, które zbieramy na obywatelski projekt ustawy, parlamentarzyści bliżej munduru, bo chcemy ich wysłać na szkolenie wojskowe, oni chcą, żebyśmy to my poszli, a my chcemy, żeby to oni poszli, tak? Że to jest akcja nielegalna, bo powinniśmy mieć RODO, no i gdy tam już z uporem maniaka wciskał to RODO, no też musiałem mu podziękować, a potem się okazało, że też człowiek, który ukradł logo LIP-owi i zarejestrował w urzędzie patentowym. Na szczęście jest jeszcze w okresie sprzeciwu, zdążymy ten sprzeciw wnieść i sprawa już jest u prawników, tak więc no, za taką kradzież też będzie musiał odpowiedzieć. No więc takie osoby też się zdarzają, tak? My nie mamy etatów, żeby móc uzależnić ludzi, tak? Wierzymy w to, że w ruchu dobrobytu i pokoju i do ruchu dobrobytu i pokoju zgłaszają się ludzie normalni. No ale myślę, że szuje to też, czują, że wchodzą w środowisku ludzi dobrych, poczciwych, też z jakimiś tam możliwościami próbują wykorzystać. Także ja tu jestem ten kogut, który pilnuje statka, żeby jastrząb nie zaatakował. Właśnie szukając w internecie informacji na temat czy to ruchu dobrobytu i pokoju, czy jakichkolwiek innych mniejszych ugrupowań, które by starały się również kandydować do Sejmu czy Senatu, no jest to jednak problem. Media mainstreamowe w ogóle nie piszą o takich ruchach. Znalazłem jeden artykuł w Business Insiderze, który między innymi pisał o Państwa Ruchu. Raczej był taki prześmiewczy, ale powiedzieli, że jest tych ruchów około 70. Dlaczego tak się dzieje, że w ogóle one są... To jest wyciszane, czy po prostu im się nie opłaca tego robić, bo to się nie sprzedaje? Jak pan to ocenia? Czy uważa pan, że jest pan wyciszany przez media? No to ja nie dziwię się, że o nich się nie mówi, bo trzeba nam wiedzieć, że wiele z takich partii to jest grupa dwóch, trzech kolesi, dosłownie dwóch, trzech kolesi, którzy jeszcze zaprosili swoje rodziny, znajomych do tego, żeby założyć partię. No i tam 30 osób wystarczy, założyli partię, czyli ugrupowanie ogólnokrajowe i oni udają, że ich są tłumy, a ich jest naprawdę dwóch, trzech, bo te osoby, które zaprosiły, często nie wiedzą w ogóle nawet, w czym biorą udział. Więc no nie dziwię się, że zawodowi dziennikarze o takich sytuacjach nie wspominają. Jeżeli chodzi też o komitety, które się porejestrowały do tych wyborów lub są w trakcie zgłoszenia takie wyborców, tak, to się KWW, czyli wyborcy, założyli komitet, no to przepraszam, poza nami nie ma drugiego tak wielkiego komitetu i też nie dziwię się, że o nich się nie mówi. Sam się zastanawiam, w ogóle po co się zarejestrowali, bo jeżeli wczoraj, przedwczoraj były komitety, które się zarejestrowały, przecież oni nie mają żadnych szans na zebranie podpisów. A w pewnym przypadku nawet, i mam nadzieję, że to nie jest schemat we wszystkich tych beznadziejnych ugrupowaniach, które się zbyt późno porejestrowały, że po prostu chodzi o ssanie pieniędzy z budżetu państwa poprzez to, że gdy się zarejestruje komitet, przysługuje prawo do wkładania swoich ludzi do komisji wyborczych, a w tych wyborach jest to dieta od 600 do 800 zł. Więc jeżeli niektórzy, którzy podobno są patriotami, bo te nazwy tych komitetów są takie górnolotne niejednokrotnie, jeżeli oni tam tylko i wyłącznie jako grupa kilku kolesi, tak, założyli komitet, a tylko po to, żeby móc w całym kraju ustanawiać pełnomocników płatnych, no to proszę Państwa, to jest słabe. To po prostu mamy nie z patriotami, tylko ze złodziejami, którzy okradają podatników, bo te pieniądze to nie są pieniądze z budżetu państwa, tylko to są pieniądze wyciągane od podatników z kieszeni. Działa pan w internecie już od jakiegoś czasu, był pan też kandydatem na prezydenta. Skąd taka decyzja akurat teraz? Dlaczego akurat teraz wystartował pan z takim ruchem? Czy coś było takim zapalnikiem dla pana? Nie, ja powiem, być może to jest banalna odpowiedź, ale ja lata całe apelowałem w swoich audycjach o konkretną postawę u różnych polityków z polskiej sceny politycznej, tak, żeby się zaopiekowali różnymi mniejszymi organizacjami, żeby jak robią kampanię, żeby starali się tę kampanię zrobić szeroko. Do ostatniej chwili wręcz chciałem zmusić Konfederację do fuzji, tak? Ludzie Konfederacji żadnego, ale to żadnego zainteresowania tak liczną widownią, jaką wtedy była widownia kanału CW24, tam wtedy było 160 tysięcy, no duże mieliśmy wyświetlenia, kiedyś to nawet 200-500 tysięcy było wyświetleń. I oni nie wyrażali żadnego zainteresowania.
no to znaczy, że dostaną słaby wynik wyborczy, tak? To znaczy, że znowu nic nie będą mogli zrobić, że nie będą mieli inicjatywy ustawodawczej i tak dalej, i tak dalej. Więc prosiłem, groziłem cały czas od 2015 roku, kiedy powstał program Musisz to wiedzieć w ramach telewizji CW24, cały czas apelowałem o jakiekolwiek działania antywojenne, pacyfistyczne. Widziałem, że idzie zagrożenie wojenne, no i cały czas tego nie widziałem u żadnego ugrupowania, a te, które były na scenie politycznej, wręcz deklarowały militaryzację. No więc po pewnym czasie zarówno z mojej inicjatywy, jak i inicjatywy osób, które śledziły kanał CW24, później Maciej Maciak, tak, po bezpodstawnym usunięciu kanału CW24 z YouTube'a, no ten pomysł takiego ruchu powstał wspólnie. To było równoległe nawoływanie różnych osób w komentarzach. Panie Maćku, to pan zrobi sam, to pan zrobi sam. Bo ja przecież, wielu to pamięta, tak? Wielokrotnie apelowałem o to, żeby nastąpiło zjednoczenie. Ja nawet kiedyś w 2018 i jeszcze 2019 roku promowałem Konfederację. Czy w ramach telewizji CW24 we Włocławku, czy w ramach działalności tej ogólnopolskiej w ramach YouTube'a. Promował pan ich dlatego, że jesteście w jakiś sposób, byliście w jakiś sposób zależni, czy podobały się panu ich poglądy i to, co robią? Wychodzę z założenia, że każdemu trzeba dać szansę. Oni wtedy wykonali taki numer, że ich Matka Boska Giedrzwałcka połączyła, wtedy widownia antysystemowa domagała się połączenia, tak? To hasło tak mocno brzmiało, że nagle się tworzy twór. Dziś podejrzewam, że to właśnie ktoś tak to wymyślił i miało to być zjednoczenie wszystkich antysystemowców. Trochę mi się nie podobało, że wtedy prowadzili taką retorykę, że to jest tylko i wyłącznie partia katolicka, a nawet ultrakatolicka. A mówię, dobra, nieważne, jak już ta Matka Boska Giedrzwałcka połączyła, niech już tak będzie. A tu się okazało, że słyszę, że rozmawiamy ze wszystkimi, to jest oficjalna linia Konfederacji, pamiętam Grzegorza Brauna, który tak powiedział, obdzwoniłem przeróżne środowiska, pytam, rozmawiała z wami Konfederacja? Nie. No to myślę sobie, to jak oni chcą zrobić wynik wyborczy? No i taki wypierdzieli wynik wyborczy, że 11 posłów, nic nie mogę i w końcu powiedziałem nie, dość. Ludzie też chcieli alternatywy dla Konfederacji, no i mamy. Z tym, że my nie mamy takich głupkowatych poglądów. Ale jak pan to ocenia? Oni celowo podkładają sobie samemu kłody pod nogi, czy mieli w tym jakiś inny cel? Nie wiem, to kiedyś może w jakichś mailach Dworczyka wyjdzie. No już nawet częściowo wyszło. Przecież podejrzewaliśmy, że Konfederacja rozmawia z ludźmi PiS-u, z rządem, ale nie było na to dowodów. Ja nawet wielokrotnie wypowiadałem tego typu podejrzenia, aż później, całkiem niedawno, wyszły maile Dworczyka, jak to lider Konfederacji, pan Winnicki, uzgadniał z panem Dworczykiem, jak się ma Konfederacja zachowywać, tak, żeby dobrze było partii rządzącej. No to może kiedyś wyjdzie właśnie w następnych jakichś mailach Dworczyk 2.0, jak to jest, że oni prowadzą taką politykę, że co im urośnie, to im spada. Bo z logiki wynika, że ktoś dosłownie, tak jak z partiami typu PiS, PO i Lewica, rozdaje rolę do odegrania w ramach z góry ustalonych parytetów, tak, słupków poparć w momencie wyborów i tylko tym się jakoś reguluje. Czyli jak za dużo na przykład jest poparcia w ramach uzgodnienia, jakie ma być, no to wychodzi na przykład pan Korwin-Mikke i mu mówi coś kontrowersyjnego, tak? No i im spada wtedy. No, bo mają mają układ na 5% na przykład, że mają tyle mieć. No nie, no to chyba nie o taką niezależność chodzi nam, tak? No, chodzą takie teorie, nawet memy już są na ten temat, że Korwina zawsze wypuszczają wtedy, kiedy mają zbyt duże poparcie. Ale wracając jeszcze do zbierania podpisów. W ostatnim filmie zasugerował pan, że pewna grupa przestępcza może blokować dostarczanie listów. Kogo konkretnie ma pan na myśli? Nie będą generalnie przestępców. No, póki się nie złapie przestępcy, nie udowodni mu, to przeważnie jest to człowiek z cienia. Tak? Nie wiadomo, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy to jest obcokrajowiec, czy Polak, ale dziwne. Ale ma pan jakieś takie podejrzenia konkretne, że faktycznie... Jeżeli zaapelowałem, żeby ludzie przesyłali
wydrukowane karty z podpisami, tak? Można je pobrać. To jest bardzo ważne, bo jeszcze został dziś dzień, jutro maksymalnie, no może pojutrze jeszcze, żeby te podpisy dosłać. Możemy je pobrać na stronie www.kwwrdip.pl. Jeżeli dnia poprzedniego przyszło 15 listów, z czego powiedzmy 3 były polecone, a po weekendzie w poniedziałek nie było żadnych zwykłych listów, tylko były 4 awiza na 5 poleconych listów, żadnych zwykłych, no to mam podejrzenie, co się stało z tymi zwykłymi, których proporcjonalnie powinno być nieco więcej niż poleconych. A może i bym tego nie skojarzył, gdyby nie to, że gdzieś około 3 miesięcy rozmawiałem z człowiekiem, który ma partię założoną, nawet zgłosił komitet, nie chcę tutaj wypowiadać tej nazwy, i powiedział: uważajcie na pocztę, bo listy z podpisami mogą nie dochodzić. Nic nie chcę tu sugerować, ale rzeczywiście ostatnie zmiany w kierownictwie Poczty Polskiej, zapisu na ludzi związanych z wojskówką, może wprowadziły podobny chaos, co dystrybucja broni na Ukrainie, że coś może ginąć. Nie sprawdzałem kodeksu karnego, ale podejrzewam, że jest to poważne przestępstwo, bo to jest zaburzanie procesu demokratycznego. 8 lat więzienia. Zamierza pan to, nie wiem, zgłosić na policję, do prokuratury? Mamy już 2 takie przypadki w Polsce, że tak, będziemy to zgłaszać, oczywiście. Znalazłem informację, że jest pan zwolennikiem demokracji bezpośredniej i chce pan wprowadzać system referendalny, to prawda? Czemu nie? Czemu nie? Z tym, że trzeba brać pod uwagę, że w tej chwili machina propagandowa, czyli media, tak, są tak uzależnione od reklam wielkich spółek, że obawiam się, że danie obywatelom totalnie wolnej ręki do głosowania może przynieść odwrotny skutek. Wydaje mi się, że przez tą machinę mogą być nabuntowani do zagłosowania przeciwko własnemu interesowi. Póki co mamy, tak, artykuł zdaje się 4 Konstytucji, któryś tam jeszcze mówi, że obywatele sprawują władzę poprzez swoich przedstawicieli i w referendach, tak? Mamy coś takiego w tej chwili, ale panie Macieju, przecież nie wiem, czy pamiętamy coś takiego jak świadectwa udziałowe. To było za rządów SLD. Wtedy rządy SLD postanowiły sprywatyzować 500 najbardziej rentownych przedsiębiorstw w Polsce. To się nazywało świadectwa NFI, tak? No i chyba pamiętamy, co się z tym stało. Ludzie na skutek jakiejś dziwnej propagandy poddawali to za 20 zł. No i to też była ich decyzja, prawda? No niestety, jeżeli u władzy są tacy, którzy realizują bezpośrednio interes czyjś z zewnątrz, a nie obywateli, to rzeczywiście wtedy instytucja referendum, takiego totalnego referendum na każdy temat ma sens. Ale jeżeli u władzy będą mądrzy ludzie, którzy nie pozwolą komuś z zewnątrz nas okiwać, no to wtedy instytucja referendum jest niepotrzebna. Ja czuję się na siłach, żeby nie pozwolić nas okiwać jako obywateli, ale można by na przykład pomyśleć nad zmniejszeniem progu lub wprowadzeniem bardziej przystępnych przepisów, podobnych na przykład jak na Ukrainie, że 25 tysięcy podpisów, tak, i parlament musi decydować. U nas też jest obywatelska inicjatywa referenda ustawodawcza, że ale potrzeba 100 tysięcy podpisów. Tu jest dość duży próg i rzeczywiście można by go obniżyć. Wstępnie na przykład do 50 tysięcy i sprawdzić, jaka jest aktywność obywateli. Czy się garną do korzystania z tego narzędzia. Jeżeli nie garną się, no to obniżyć dalej do powiedzmy 30 tysięcy, tak? To my nie musimy od razu dziś chorym eksperymentem robić sobie może jeszcze większej krzywdy, tylko powolutku do tego dojść, tak? Trochę tej
trochę tej demokracji bezpośredniej można by dać. Teraz mamy akurat referendum na tapecie. Jak pan ocenia w ogóle? Nie, no, ja uważam, że te pytania będą się podobały przed chwilą. Odpowiedzi są oczywiste, tak? W mojej ocenie te pytania mają przygonić elektorat PiS-u do urny wyborczych, a jest to generalnie podła sztuczka, bo Prawo i Sprawiedliwość tymi pytaniami sprawia wrażenie, że chce dać ludziom do wyboru, tak? Czy chcą obcokrajowców, tam tego typu pytania są, tak? A przecież no, PiS wpuścił tych obcokrajowców w dowolnych ilościach z dowolnych krajów. No, przecież to jest w ogóle szydzenie z ludzi, tak? I ten biedny elektorat PiS-u, zresztą ten elektorat Platformy też jest biedny, tylko on sobie z tego sprawy nie zdaje, on myśli, że dopiero jak pójdzie na referendum, to będzie mógł zablokować strumień imigrantów. A ten strumień już idzie tak szeroką ławą, że chyba jest większy niż nawet w Niemczech. A jak pan ocenia w ogóle właśnie tak politykę zagraniczną Prawa i Sprawiedliwości, naszego rządu, całej Polski, jeśli chodzi w szczególności o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską, Ukrainą czy Rosją? I pan co, panie Macieju, ja panu powiem. Na przykładzie, najlepiej takie rzeczy się na przykładzie opowiada. Kiedyś w branży, w której kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, pracowałem, byłem jakby podwykonawcą pewnej firmy. No, w branży handlowej. Miałem ich pełnomocnictwo, byłem przedstawicielem regionalnym, tam w promieniu 50 kilometrów ja miałem to pełnomocnictwo. No i coś zaczęło mi być dziwne, że inni zwykli klienci jechali do centrali i mieli towar taniej niż ja jako ich autoryzowany dystrybutor. No i zadzwoniłem do swojego znajomego, który prowadził taką placówkę w Bydgoszczy i mówię: Darek, coś jest nie tak. Ja jako dystrybutor regionalny mam wyższe ceny zakupu niż zwykły klient z ulicy, który jedzie do centrali i kupuje taniej. O co tu chodzi? Już tyle razy interweniowałem, że chcę jakieś lepsze ceny, no przecież wyrabiam potężne jakieś tam obroty i tak dalej, o co tu chodzi? I on co mi powiedział? Przestań u nas kupować, bo dostaniesz lepsze ceny. Ja wtedy tego nie rozumiałem, to było powiedzmy 20 lat temu. Przestań u nas kupować. No więc co ty mówisz? No to jak przestanę kupować, to stracę rabaty. Nie, dopiero ci dadzą dobre ceny. I wie pan, że tak było? I to samo jest teraz. Jeżeli krajem zarządzają ludzie, którzy nie mają kompletnego doświadczenia w biznesie, no to popełniają takie błędy. Ja się nie dziwię, że my mamy tak wysokie ceny energii, bo jesteśmy uzależnieni. Rozumie pan? Gdy likwidowali kontakty energetyczne z Rosją, mówili nam wtedy, że niezbędna jest dywersyfikacja. Pamiętamy to, tak? A co zrobili? Przełożyli wajchę na kogoś, kto naprawdę lubi zarobić, tak? No, biznesem energetycznym pan Rockefeller się akurat zajmuje na świecie. No to pan Rockefeller przecież nie będzie prowadził akcji charytatywnej, prawda? Jak przestaniemy kupować energię od pana Rockefellera, to wtedy dostaniemy od pana Rockefellera lepsze ceny. I to samo dotyczy każdego innego aspektu prowadzenia polityki państwa. Jeżeli ci ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, jak i też ich podobno opozycja, cytując tutaj klasyka pana Radka Sikorskiego, będą robić łaskę, tak, już powiem delikatnie, Amerykanom, to zawsze będziemy na kolanach. To tyle, ile będą mogli z nas obedrzeć, tyle, ile będą nam mogli wcisnąć, obojętnie czego, to oni w naszym imieniu wezmą. To dotyczy też nawet posunięć. Jeżeli oni cały czas będą robić laskę tym jednym tylko, puszczą nas na każdą wojnę, podpiszą najgorsze z możliwych umów międzynarodowych. Niestety, ale prowadząc państwo, trzeba potrafić lawirować, kiwać się,
między jednymi a drugimi. Ale tak się dzieje w wielu innych przypadkach w naszym kraju, jak chociażby teraz militaria. Też kupujemy przecież sprzęt wojskowy znacznie drożej, ponieważ nie militaryzowaliśmy się wcześniej i teraz zanim dokonujemy w ogóle zakupu, to się tym chwalimy wszemi wobec, więc dostajemy dużo gorsze ceny. No i takich przykładów można by było na pewno dużo wymieniać, jeśli chodzi o zarządzanie naszą gospodarką, ale w takim razie co teraz powinniśmy zrobić? Skąd czerpać ten prąd? W takim razie od Putina? Od Putina. Przede wszystkim zarządzający krajem mają jeden obowiązek: utrzymać swoich obywateli, zapewnić im bezpieczeństwo i zapewnić im dobrobyt, czyli dobrobyt i pokój. To jest ich podstawowy obowiązek. Więc jeżeli nie potrafią zapewnić taniej energii od pana Rockefellera, to nie się podadzą do dymisji. Obojętnie skąd wziąć energię, żeby tylko była tania. Oczywiście można ją wyprodukować, mamy taki potencjał, ale to dopiero za parę lat. Te elektrownie atomowe to nie jest temat na hop-siup, tym bardziej, że to będzie eksperyment, tak? Jak wiemy, ta firma Westinghouse, tak? Dopiero w Polsce będą pierwsze powstawać, bo do tej pory był to jako tylko projekt tych reaktorów atomowych. Ale na ten moment my mamy reanimować już. Mamy gospodarka polska, to trup, który leży i trzeba ten defibrylator mu przyłożyć i go reanimować, bo on już nie żyje praktycznie. Jeżeli my będziemy teraz czekać na wybudowanie elektrowni atomowych, to tam już nastąpią te rany opadowe, stężenie pośmiertne i tak dalej. Już nie będzie co reanimować. My nie możemy się dziś gniewać na kogokolwiek. A poza tym mam jeszcze specyficzną interpretację tego, co się dzieje tam na wschodzie Ukrainy i uważam, że w ogóle nie powinniśmy się w to wplątywać. Nic, w ogóle nic. To nie jest nasza sprawa. A nawet możemy pomóc i Rosjanom, i Ukraińcom, żeby się nam nie zabijali niepotrzebnie. No ale do tego jest potrzebne dojście do władzy. A w jaki sposób? Ano w prosty. W 21 okręgach trzeba zebrać podpisy, wtedy się uzyskuje status Komitetu Ogólnokrajowego, wtedy we wszystkich okręgach możemy zarejestrować nasze listy i na skutek dostępu do mediów będziemy mogli wytłumaczyć, w jakim kierunku powinna iść polityka naszego państwa. Czyli wokół Polski mamy tylko i wyłącznie przyjaciół. Czyli to dotyczy też Rosji, z którą graniczymy poprzez obwód kaliningradzki, Białorusi, z którą graniczymy i innych krajów, bo oni nas zaraz pokłócą ze Słowakami, odnoszę wrażenie, bo z Niemcami nas kłócą, ze wszystkimi. No przecież to jest wariactwo. Ja już się śmieję nieraz w swoich audycjach, że mówię, że z Morzem Bałtyckim nas zaraz pokłócą, jak tylko by im po prostu dać jakiś pretekst. Jeżeli dojdziemy do mediów, to wystarczy tylko znać statystyki. Około 30% Polaków, w cudzysłowie, błagam, jest prorosyjskich, czyli tacy, którzy chcą dobrych kontaktów z naszym wschodnim sąsiadem. Więc dziś o nas nie słyszeli, bo jeszcze nie mamy tego statusu Komitetu Ogólnokrajowego, tak? Jeszcze nie muszą nas puścić do mediów. Gdy uzyskamy w 21 okręgach przynajmniej po 5 tysięcy podpisów, będą musieli nas puścić. A przy takim elektoracie 30-procentowym śmiem twierdzić, bo o co chodzi? No bo pozostałe partie telewizyjne, te sejmowe, one są wszystkie antyrosyjskie. Liderzy wszystkich partii tak powiedzieli, Putin to zbrodniarz. Bez żadnego dowodu, bez żadnych wyroków trybunałów. Nic takiego w żadnej poważnej światowej instytucji nie padło. To, że Trybunał Europejski wzywa na przesłuchanie pana Putina, to nie znaczy, że cokolwiek jest winien. My to mylimy. A oni już z tych partii telewizyjnych wydali wyroki, a więc oni tego elektoratu, w cudzysłowie jeszcze raz podkreślam, prorosyjskiego mieć nie będą. Będziemy go sami mieć. Więc 30-procentowe poparcie dużej grupy obywateli, po pierwsze wzmacniałoby demokrację, bo ta grupa obywateli w tej chwili nie ma swojej reprezentacji w Sejmie. Nie ma, po prostu nie ma nawet jednego ugrupowania, nawet jednego posła nie słyszałem,
żeby jeżeli ktoś mówi o Braunie, to ja błagam. To niech sobie przeczyta książkę Od Lenina do Putina autorstwa pana Brauna. Tu w polskim Sejmie nikt nie reprezentuje dużej grupy Polaków, 30% elektoratu, a ponad 50% elektorat to elektorat pokojowy, antywojenny. Więc jest duża szansa, że po uzyskaniu statusu Komitetu Ogólnokrajowego będziemy w stanie mieć tak silne poparcie społeczne, że nawet utworzymy rząd. A jak ocenia pan relacje Polski z Ukrainą? I dobrze, i źle. Chodzi o to, że Ukraińcy mogą odbierać pomoc Polski, inaczej, Ukraińcy mogli odbierać pomoc Polski za rzecz dla nich bardzo korzystną. Tak to się wydawało. Ale jeżeli, i to się właśnie dzieje, ja naprawdę bardzo intensywnie śledzę działania wojenne, jak i nastroje społeczne na Ukrainie i w Rosji. Ale ostatnio Ukraińcy zaczynają mieć pretensje o to, że zostali oszukani. Od czasu, kiedy zaczęli ich bliscy ginąć, od czasu, kiedy na cmentarzach na Ukrainie brakuje miejsc do pochówków, Ukraińcy zrozumieli, że zostali popchnięci przez Zachód do krwawej łaźni. No i teraz pytanie, czy to, co pozornie na początku się Ukraińcom wydawało korzystne, bo pomoc, tak, militarna i poklepywanie po plecach, idź tam na front, my cię tutaj popieramy, tak, my ci pomożemy, to czy czasami nie będzie tak, że Ukraińcy będą mieli pretensje do Polaków za to, że ich oszukali i wysłali na pola minowe. Mam nadzieję, i to staram się Ukraińcom uświadomić, że to nie byliśmy my, zwykli ludzie. Że to była klasa rządząca Polską, partie telewizyjne. To one wam wmawiały, że wam pomagają, a tak de facto to wpychały was do klatki z tygrysem. Idź, kopnij tygrysa w pupę, w razie czego to cię obronię, tak? Korzyść wątpliwa, a ryzyko potężne. Ale oni w to weszli. Ja obawiam się, że Ukraińcy będą mieli pretensje i miejmy nadzieję, że będą to pretensje do polskiej klasy politycznej, bo de facto to ona do tej rzezi doprowadziła.